To jest trochę danie takiego psztyczka w nos niemieckiej klasie politycznej. To jest również bicie na alarm. Bartek Gajos, Ernest Wyciszkiewicz, Polihistor 2.0. Program Centrum Jelczewskiego. Rosja postrzega Niemcy jako przeciwnika, stronę konfliktu. Putin wypowiedział nam wojnę. Nie powiedział tego polski przedstawiciel, czemu byśmy się nie dziwili, ale przedstawiciele służb specjalnych Republiki Federalnej Niemiec, którzy odbywali specjalne wysłuchanie w niemieckim Bundestagu 14 października. Przedstawiciel służby wywiadu BND, szef kontrwywiadu, czyli Federalnej Agencji czy Urządu do Spraw Ochrony Konstytucji i szefowa również kontrwywiadu wojskowego. Wszyscy mówili jednym głosem, jeżeli chodzi o diagnozę tego, jak wyglądają zagrożenia. Dla Niemiec, dla Zachodu, kto stanowi największe zagrożenie w obecnej chwili? Rosja była wymieniona po wielokroć, więc mamy bardzo ciekawy moment, w którym nasz zachodni sąsiad, przynajmniej jeżeli chodzi o służby, używa języka, który jest nam bardzo bliski, jeżeli chodzi o postrzeganie zagrożeń w naszej części świata i w Europie, wskazując jednoznacznie, nie tylko że mamy do czynienia z ciągłymi, hybrydowymi, podprogowymi działaniami, które mają nas osłabiać, ale wręcz pojawia się ryzyko i tu pojawia się słowo zakazane w niemieckiej debacie publicznej przez lata, pojawia się ryzyko gorącego konfliktu między Rosją a NATO, do którego zdaniem służb niemieckich Rosja będzie zdolna pod koniec tej dekady. To tylko jedna z testów, która tam się pojawiła. Natomiast uznaliśmy, że warto skupić się na tej rozmowie przedstawicieli wywiadu niemieckiego i kontrwywiadu z parlamentarzystymi z niemieckimi, żeby zrozumieć, jak wygląda ich zdaniem, ten obraz bezpieczeństwa w naszym regionie, żeby wyjść trochę z własnego polskiego poletka. My doskonale wiemy, to postrzeganie zagrożeń u nas jest dosyć jednoznaczne, konsensus polityczny jest jednoznaczny od lat. Niemcy zawsze budzą nasze pytania, więc jeżeli ja słyszę z tego, od służb niemieckich tego rodzaju jednoznaczne komunikaty, które kilka lat temu, nawet po Krymie, byłyby nie do pomyślenia, być może za kulisowo, ale nie publicznie, to znaczy, że coś się zmienia. Nie wiem, jak ty odbierasz tego rodzaju przekaz? On jest całkowicie, powiedziałbym, w, w innym, płynie to kompletnie innym nurtem niż dyskusje niemieckie i niemieckich polityków i dyskusja społeczna, i to było dla mnie duże zaskoczenie. Bo tak jak powiedziałeś, to jest w gruncie rzeczy teza, czy tezy, z którymi my w Polsce się zgadzamy i traktujemy jako oczywiste. To, co oni powiedzieli, wydaje mi się, przynajmniej ja to tak odbieram. Znaczy, moja znajomość z niemieckiej sceny politycznej jest oczywiście ograniczona, nie jestem specjalistą, ale to jest trochę danie takiego psztyczka w nos niemieckiej. Klasie politycznej, to jest również bicie na alarm i robienie sobie ewentualnego takiego zabezpieczenia publicznego, że myśmy wam przecież mówili, a to, co wy robicie i zrobicie w przyszłości, to już będzie wasza odpowiedzialność, bo jestem sobie w stanie bardzo łatwo wyobrazić taką sytuację, że do czegoś rzeczywiście dochodzi w tej konfrontacji NATO-Rosja, i, i, i wtedy, no właśnie, zaczną się pytania, dlaczego ktoś o czymś. Nie powiedział albo nas nie ostrzegał, no w tym momencie czegoś takiego nie będzie można powiedzieć, a przynajmniej niemiecka klasa polityczna, czy też niemiecki dyskurs nie będzie mógł powiedzieć, że nie było, nie było ostrzeżenia, no bo to ostrzeżenie ewidentnie. Ewidentnie tutaj było. To są bardzo ostre tezy, i, i, i myślę, że bardzo ciekawa będzie obserwacja też tego, jak one są odbierane i są komentowane w samych Niemczech. Mnie w, w tym kontekście zainteresowała jedna rzecz, zresztą rozmawialiśmy przygotowując się do tego programu o tym, że to mówi chyba Thomas Haldenwag, czyli ten szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, niemieckiego kontrwywiadu, albo Bruno Kalius, już, już nie pamiętam. Ale o któryś z nich powiedział coś takiego, że my w gruncie rzeczy od lat 90. mówiliśmy przecież o tym, jakie zakusy ma tutaj Rosja. I żeby dodać smaczku do tego, co oni powiedzieli, to czytałem w mediach społecznościowych pojawił się fragment książki Keira Giles'a, takiego brytyjskiego analityka, najnowszej książki poświęconej właśnie wojnie rosyjsko-ukraińskiej tej całej międzynarodowej układance. I on tam pisze, że w latach 90. i bodajże na początku 2000. w niemieckim wywiadzie nie było ani jednej osoby, która znała język rosyjski. Ja naprawdę nie wiem, czy, czy, komu ja mam wierzyć w tym momencie? Bardziej wierzę brytyjskiemu autorowi, dlatego, że no, siłą rzeczy szefowie wywiadu budują pomnik swojej instytucji. I co więcej, próbują siebie dobrze spozycjonować w systemie, pokazując, że to my wy, mieliśmy jakąś tam rację, próbowaliśmy do was dotrzeć, ale wy, czyli elita polityczna. No nie radziliście sobie z tym. Dzisiaj po raz kolejny podnosimy głos, ale to w istocie sensie rzeczy nie, to, to nie jest ważne. Oczywiście dla historyków może być ważne. Może kiedyś znajdzie się ktoś taki jak Ty, kto będzie przeglądał źródła dokumenty i spróbował ocenić, na ile wywiad niemiecki wiedział czy spodziewał się tego rodzaju wydarzeń, na ile ostrzegał elity polityczne niemieckie. Na ich nie powiem, że zwykle nawet w czasach zbliżania niemiecko-rosyjskiego, gdy się rozmawiało z ludźmi blisko niemieckiej armii czy służb i próbowało się zrozumieć ich postrzeganie rzeczywistości, to ich diagnoza była jednak bliższa naszej niż diagnoza, która płynęła z politycznych komunikatów. No, mieli świadomość strategicznych zamiarów Federacji Rosyjskiej. Nie potrafili być może tego przekazać wyżej z takich czy innych powodów. Natomiast rzeczywiście dzisiaj to, to już jest mniej istotne. To jest problem historyczny. Nie? Mhm. Problem ważniejszy jest taki, że mamy komunikat wysłany do elit politycznych i do społeczeństwa niemieckiego, bo pamiętajmy, że to było publiczne wysłuchanie. Tak. W większości takie rzeczy dzieją się niepublicznie, więc celem, zasadniczym celem tegoż było dotarcie do opinii publicznej. Zresztą jest tam kilka stron, które traktuje w ogóle, pytają parlamentarzyści o to, jak komunikują się oni z służby z, z opinią publiczną co należy robić, aby podnosić świadomość zagrożenia. Więc widać, że być może, to jest moja spekulacja, być może ostatnie też wyraźne zmiany, jeżeli chodzi o sympatię elektoratu, które płyną w kierunku, nazwijmy to, prorosyjskich też sympatii, no nakazują uruchamiać też komunikację publiczną taką, aby pokazywać, że mówimy o realnym zagrożeniu, nie o wymyślonym, nie o sprowadzonym przez Amerykanów, tylko o realnym zagrożeniu, o którym mówią niemieckie służby, Zagrożeniu, które, jak sami opisują ci, ci przedstawiciele, jest bezprecedensowe. Skala działań hybrydowych rosyjskich, poczynając od cyberataków, przez dezinformacyjne kampanie, przez morderstwa w Biały Dzień, w Tiergarten w Berlinie, że to jest coś, to jest jakby chleb powszedni dzisiaj w Niemczech. Oświeże rzeczy to jakieś prawda hordy dronów przelatujące nad infrastrukturą krytyczną, nad miejscami, gdzie szkoleni są żołnierze ukraińscy. Więc dziesiątki, dziesiątki przypadków. I to, co mnie tylko jakby zastanowiło, a to oczywiście wymagałoby jakby pytania do kogoś, kto się zajmuje Niemcami, to jest skala w tym, tych, w tych, na tych trzydziestu kilku stronach, ja bym powiedział, że dwie trzecie, to są rozmowy o uprawnieniach służb i o biurokracji. Czyli mamy tą diagnozę, o której teraz mówimy, jest bardzo wyrazista, jednoznaczna i ona jakby no, dobrze się ją czyta z polskiej perspektywy, mhm. a potem mamy... No szereg naprawdę, czasami bardzo zaskakujących wymian o tym, co możemy, co, mogli, co powinniśmy móc robić, jak bardzo wie, rozumiemy, że tu jest ta, ta granica między bezpieczeństwem a wolnością obywatela, jest bardzo cienka i chcemy, żebyście nas nadzorowali, żebyście nas kontrolowali, ale na przykład byłoby dobrze, gdyby pracownik wywiadu mógł być przeszukany, jak opuszcza siedzibę swojej firmy, bo okazuje się, że takiego uprawnienia służby nie miały, i stąd była afera jednego z oficerów, Karlstena L., który wynosił informacje i przekazywał Rosjanom. Nie tak dawna. Okazało się, że w w procedurach nie ma takiej rzeczy, o tym, o tym też jest dyskusja, no, że owszem, osoby z zewnątrz, tak, natomiast pracownik po prostu wynosił, co chciał, z wywiadu ze z, z, z szerzonej placówki. I, I tego rodzaju dyskusja dla mnie była ciekawa, tak prawdę powiedziawszy, mało politycznie być może interesująca, ale pokazująca, jak, jak zmieniły się w ogóle służby na Zachodzie po zimnej wojnie, jak poziom takiego, wewnętrzny poziom wrażliwości na, na zagrożenia spadł i dopiero teraz jest kolejny etap odbudowywania tego. Jedna rzecz, no, mamy tam informacje, Informacji od szefa BND, że dziękuję 6,5 tysiącom pracowników swojej firmy. Chyba będę. Sprawdziłem sobie służby rosyjskie. Jak się szacuje, bo to dane są tajne. Oczywiście, ilu jest Rosjan, pracuje oficjalnie w FSB i innych służbach jak SWR, no, to, to jest rząd 200, dwustu kilkudziesięciu tysięcy. Więc no to pokazuje nam pewną skalę. To jest nic nowego, bo w czasach zimnej wojny też ta asymetria była, ale no to jest jednak porażające, jeżeli chodzi o wywiad i służby jako instrument polityczny, jaką rolę pełni w Niemczech, a jaką rolę w Federacji Rosyjskiej. No to robi takie wrażenie, że te niemieckie służby. Przynajmniej dla mnie, dla laika, mają nie tylko związaną rękę, ale też i, i, i nogę. Tak bym, to, tak bym to może ujął. Ale tam jest, tam jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, że ja może zacytuję, bo ona mnie zainteresowała i to jest chyba też taki trochę sygnał do niemieckiej klasy politycznej. Przynajmniej ja to tak odebrałem. Uwaga, cytat. W obszarze operacji wpływu warto przypomnieć okoliczności związane z mediami Voice of Europe, gdzie w Czechach zdemaskowano spółkę medialną, której celem nie było rozpowszechnianie informacji, lecz probrakowanie dezinformacji i propagandy na rzecz Moskwy. Głównym celem było pozyskanie europejskich polityków za pieniądze, aby ci politycy w parlamencie europejskim lub innych miejscach prowadzili prorosyjską politykę. To dwa prominentne przykłady operacji Myślę, że to jest, znaczy ja to tak przynajmniej odbieram, że to jest sygnał jednocześnie do, i do Rosjan, że, że wiemy, że są takie zakusy. Ale podejrzewam też, że no, są duże wątpliwości co do tego, które, którzy przedstawiciele niemieckiej sceny politycznej, czy też które partie mogą mieć jakieś, pobierać jakieś zapomogi z Kremla tym czy innym sposobem. Więc to bym, chciał, to bym chciał podkreślić. A druga rzecz jest taka, że gdybym miał tak podsumować tę, tę, tę całą rozmowę i ten cały stenogram, który, który przeczytaliśmy z Ernestem, to jest takie jedno wielkie wołanie o pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze, tak? To znaczy, tak. że tam są ogromne po prostu niedobory i oni nie są w stanie funkcjonować odpowiednio, bo po prostu brakuje im zasobów. I to jest dla mnie bardzo niepokojące. I to nawet na takim, takie są bardzo techniczne rzeczy, jak na przykład wiemy, że dzisiaj w epoce big data trzeba mieć po prostu specjalne narzędzia, żeby nie manualnie... Analizować przepływy informacji, tylko mieć specjalistyczne że narzędzia, które pozwalają nam szybko w czasie rzeczywistym rozumieć, jakie są narracje, tendencje, jeżeli chodzi o właśnie dezinformację, bo te kampanie są niezwykle intensywne, rozwijają się bardzo szybko. Więc tu ważna jest identyfikacja w ogóle kampanii na wczesnym etapie, że mamy do czynienia z rozprzestrzenianiem się jakiegoś fake newsa. Jeżeli za późno zareagujemy, to już jest jakby musztarda po obiedzie. Cel został osiągnięty, zasięg jest znaczny i wtedy w zasadzie informacja ze strony wywiadu czy dziennikarzy, że oto mieliśmy do czynienia z fake newsem, to jest trochę jak sprostowanie w prasie, prawda? Trzynasta no, strona małym druczkiem, nikt, mm -hmm. nikt do nikogo nie dociera. Stąd tak ważne jest posiadanie narzędzi informatycznych, które pozwalają takie rzeczy na bieżąco śledzić. I tutaj mamy braki. O tym oficjalnie, otwarcie mówią przedstawiciele służb, że domagając się jakiegoś wsparcia, prosząc o to wsparcie, może tak, nawet nie tyle, domagając się. Więc to jest rzeczywiście rzecz istotna. I, i trochę, powiedziałbym, późno jest patrząc, że. Wiemy od, od no dekady co najmniej o dużej intensyfikacji rosyjskich służb. Atak na Bundestag, cyberatak na Bundestag to jest 2015 rok. Będąc złośliwym powiem, że to jest ten sam rok, w którym podpisano porozumienie wstępne o budowie Nord Stream 2. O, złośliwy. I to jest jakby ilustracja tego, jak państwo niemieckie, w jakim tempie dostosowuje, adaptuje się do wyzwań, które są oczywiste w jakimś mierze. Skoro służby wiedziały odpowiadać na 90., to pewnie donosiły też później. Ale jak się okazało, służby nie zapobiegły pewnym operacjom wpływu, które były oczywiste. Gerhard Schroeder pozostaje wpływowym członkiem SPD. Dzisiaj jeździ po świecie i też występuje w różnego rodzaju gremiach, które mają bronić rosyjskich interesów. Więc to nie jest tak, że Niemcy są wolne od, od sił, które próbują dzisiaj wciąż przywracać tą epokę zrozumienia interesów rosyjskich. Dobrze, że przedstawiciele wywiadu, kontrwywiadu publicznie mówią o skali tych zagrożeń, skali tych wyzwań, o tym, że to jest rzeczywiście coś bezprecedensowego dzisiaj. W ten sposób też podwyższają koszty polityczne udawania, że tak nie jest. A wiemy, że mamy kampanię wyborczą w Niemczech do, do, do Bundestagu w przyszłym roku, i tutaj w ten sposób AFD czy partia Sary Wagenknecht, które lubią często lekceważyć rosyjskie zagrożenie, skupiając się na choćby NATO czy Ameryce, no będą w trochę trudniejszej sytuacji, gdy mamy publiczne wypowiedzi przedstawicieli służb, osób, które wiedzą w czym rzecz że mamy systematyczną operację rosyjską na wielu poziomach, która ma destabilizować sytuację w kraju. Więc w tym sensie to jest pozytywne, na ile wpłynie na debatę polityczną, zobaczymy. Natomiast niewątpliwie Niemcy, którzy są w, i byli i są w, pewnie bardzo pacyfistyczni w takim rozumieniu, że udają często, że konflikty, jeżeli zamkniemy oczy jak dwulatek, to one znikną, prawda, no pokazują, że nie. Że to wymaga aktywnego działania, inwestycji w środki, zasoby, aby sobie z tym radzić, i także kooperacje na, na poziomie europejskim, bez której no nie, nie, nie damy sobie rady z wyzwaniem płynącym ze wschodu, ale też z Chin, na przykład z innych miejsc tak. świata, bo to nie jest tylko Rosji, tak. to, to, ten, ten raport. Ja tylko na koniec chciałem powiedzieć, że chyba możemy z Ernestem polecieć z czystym sercem fantastyczną książkę Moskiewski Łącznik, która pokazuje właśnie, jak wielkie wpływy Rosja miała i myślę dalej też ma w Niemczech. Wydało to, wydał to Instytut Zachodni. Autorami są dziennikarze Frankfurter Allgemeine Zeitung, jeśli mnie pamięć nie myli. No i co? Tu stawiamy kropkę, a my słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia. Do usłyszenia.